Wrocławskie TBS bliżej nowych technologii, bliżej mieszkańców. Powstała nowa aplikacja, która ma ułatwić kontakt między zarządcami budynku a najemcami. Wrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako pierwsze w Polsce wprowadziło aplikację, przez którą mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie usterki. W związku ze wzrostem liczby budynków i mieszkań, a co za tym idzie potrzebnych interwencji, konieczne było stworzenie narzędzia, które pozwoli szybko reagować na potrzeby mieszkańców. Czy każdy najemca TBS Wrocław może zalogować się do systemu i założyć sobie konto? Ono jest weryfikowane i jak przejdzie użytkownik pomyślnie weryfikację, to może zgłaszać sprawy? Zgłoszenia mogą być różne, od tych dotyczących zieleni na częściach wspólnych, przez wypalone żarówki na klatkach sodowych po usterki windy. Użytkownik aplikacji cały czas jest informowany, na jakim etapie jest jego sprawa. Użytkownik może na przykład zgłosić, że sprawa wymaga natychmiastowego rozwiązania. My to oczywiście bierzemy pod uwagę. Jeżeli jest taka potrzeba, to kierujemy taką prośbę do firmy, która naprawia tego typu usterki, o to, żeby podjęła działania pilnie. Zarząd TBS Wrocław dzięki takiemu rozwiązaniu może szybciej reagować na wszystkie usterki pojawiające się w podlegających im budynkach, a mieszkańcy za to zyskują całodobowy dostęp do platformy, która pozwala rozwiązywać ich problemy. Myślę, że to jest dobry pomysł dla mieszkańców, ogólnie dla młodych. To jest, byłoby dobrze, jeżeli to by trafiało od razu do zarządcy i w jakiś sposób też byłaby komunikacja w drugą stronę, że zarządca też mógłby taką decyzję przeczytać i powiedzmy jakiś feedback odesłać, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, na pewno wygodny w dzisiejszych czasach, w ten czas, kiedy nie można mieć bezpośredniego kontaktu z zarządcą. Przez aplikację jest od razu ślad i musi być to usunięte i tyle. Aplikacja bardzo dobry, to jest bardzo dobra rzecz. Aplikacja e-mieszkaniec stworzona dla TBS Wrocław jest już dostępna i cały czas jest udoskonalana. Mieszkańcy szybko zaczęli korzystać z tego rozwiązania i jak na razie zyskuje ona same pochlebne recenzje. Echo 24, Agata Sibilak.